niewiadomskiego. Nadzieja rośnie w nas, policzmy nasze szeregi, rachunki wyrównać czas. Pochodnie Kolbego święty gniew, idziemy po was zbrodniarze, wytoczyć z żył waszych krew. Z nami Zamojski, zmieciemy was z naszych dróg, zanędzę ból poniewierkę, zapłaci życie nasz wróg. Nie zadrż nikomu dłoń, litości nie będziemy mieć, łez w oczach nie dojrzy nikt, gotuj się wrogu na śmierć. Znów Piaseckiego rozbrzmiewa naprzód koledzy Dmowskiego, po naszej stronie sam Bóg. Naprzód koledzy Dmowskiego, po naszej stronie sam Bóg. Czołem Wielkiej Polsce w dniu 21 marca, to jest dla mnie szczególny też dzień, bo to są moje urodziny, także możecie... Czołem Wielkiej Polsce w dniu 21 marca, to jest dla mnie szczególny też dzień, bo to są moje urodziny, także możecie, rodacy, mi dobrze życzyć, dobrze... Możecie mnie wesprzeć, moją działalność artystyczną. Tutaj będzie w opisie adres do zrzutki. No i w komentarzu będzie adres do zrzutki na działalność artystyczną. Na taką rzecz bardzo istotną, bo ci Polacy pomordowani na Wołyniu nie mają swoich grobów. Jest pomysł bardzo ładny, żeby na polskich cmentarzach wykupywać kawałek ziemi i tam stawiać symboliczny grób dla ofiar ludobójstwa ukraińskiego na Polakach. Tak będziemy robić, będziemy o to dbać, bo tam gdzie są groby, tam jest pamięć, ale powiem wam jeszcze ciekawostkę związaną z tą działalnością moją. Bardzo dużo czasu to mi zabiera ta organizacja, ta fundacja szkalująca Polaków i żyjąca z pomawiania i składania fałszywych donosów, także znana z oszukiwania, manipulowania, to są świetni manipulatorzy, okradli mnie z moich dóbr osobistych, wykorzystując moje zdjęcia nawet w celach zarobkowych. Także to jest złodziejstwo,
To są rasiści, ksenofobii. I tej fundacyjce bardzo przeszkadzało kiedyś, że zrobiłem marzannę jako protest przeciwko pseudosztuce klątwa. I co zrobili? Złożyli doniesienie do prokuratury i zmanipulowali prokuraturę. Dodali treści, których nie było. Zrobili z brzydkiej kukły Żydówkę po prostu. Ja zrobiłem protest, zrobiłem taką personifikację brzydoty wzorowaną na obrazach Boscha, Hieronima Boscha, i zrobiłem to do wiersza Potęga Smaku. Potęga Smaku, piękny wiersz, warto sobie przeczytać, a oni, ci nienawistnicy i rasiści i ksenofobi, uznali, że jeżeli ja się odnoszę do wartości porządnych, cywilizowanych, no to trzeba doprowadzić do skazania mnie. I teraz na podstawie tego bazują, że tak, ja to zostałem skazany. No zostałem skazany przez to, że wprowadzili w błąd prokuraturę. No cieszę się, bo tutaj już sprawa rusza przeciwko nim i będą się mocno tłumaczyć, dlaczego zmanipulowali treści, których no, im się tak wydawało, że muszą doprowadzić mnie do skazania. Nękają mnie ciągle. Teraz ta fundacyjka złożyła zawiadomienie za krytykę banderyzmu. No, to wiadomo, co to jest. Im przeszkadza to, żebyśmy my nie upamiętniali Polaków, żebyśmy my mieli narrację taką, jak wrogowie Polski mają. Niestety. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. I Boże młyny mielą powoli, ale sprawiedliwie. Doczekamy się, że ta fundacyjka oszustów, manipulatorów, złodziei, rasistów i ksenofobów zostanie dotknięta sprawiedliwością i nie będą już zarabiali na krzywdzie ludzkiej. Także możecie mnie wesprzeć, moją działalność artystyczną, tą ideę tego pomniczka na cmentarzach ze świętą Tereską z Lisie, no bo to była właśnie patronka kresów i stąd idea, żeby ona tam na tych cmentarzach była i orędowała w niebie za tymi polskimi ofiarami. Także, kochani rodacy, wiosna się zaczęła, ja wiosnę mam w sobie też, niech wam się udziela i radość, i uśmiech, i wszystko, co dobre, prawdziwe, piękne, prowadzi do dobrobytu i do zdrowia. Także, rodacy, zrzutka, będzie tutaj adres zrzutki w opisie, no i w komentarzu pod spodem. Czuj duch rodacy i cursum corda w górę morda. Czołem z Panem Bogiem. Dzień dobry Państwu, pozdrawiamy wszystkich, którzy nas teraz oglądają i słuchają. Jesteśmy w studio Telewizji Narodowej u pani doktor Jadwigi Sokołowskiej, koleżanki kierownika Koła Stronnictwa Narodowego. Dzień dobry. Dobry wieczór. Urodziny Bartłomieja Kurzeli, 21 marca 2024. No taki piękny nastrój. I teraz wykonamy telefon z zaskoczenia, słuchajcie. Nie wiem, czy Bartłomiej odbierze nas,
ale jakby odebrał, to będzie nam bardzo, bardzo nam będzie miło z tego powodu. No to zobaczymy, czy Bartłomiej się tutaj do nas odezwie. A jeżeli by się odezwał, to fajnie by było. No. No to telefonujemy. No to wybieramy telefon, jest. No i. Zobaczymy, czy odbierze nasz mistrz. Pełne napięcie, oczekiwanie. Nasze biegną do pracowni mistrza. Mistrz tam w tej pracowni. Halo? Halo, dobry wieczór. Czy zastaliśmy mistrza Bartłomieja? Halo, halo. No. Czy możemy złożyć życzenie? Jesteśmy na telewizji. Telewizja Narodowa nadaje z salonu dr Sokołowskiej. Halo, halo. No. Wszystkiego najlepszego. 100 lat życzymy. Dzięki. Pomyślności. Tutaj widzimy. Zdrowiu i w wenie twórczej, żebyś nam dalej tworzył takie wspaniałe dzieła. No dzięki. No. Bartłomieju. Pozdrawiam was wszystkich też, nadziei. Na no. Twojej stronie na YouTubie widzimy, że jest link do zrzutki i przychylamy się o tej prośbie, popieramy, no wspieramy oczywiście. No, kogo wspierać w dzisiejszych trudnych czasach, jak nie mistrza, który walczy za nas, walczy na płaszczyźnie prawdy, dobra i piękna. No właśnie straszne są czasy, kiedy przy okazji urodzin musimy wspominać tą fundacyjkę, która cię szkaluje. Liczymy na młyny Bożej Sprawiedliwości, o których wspomniałeś, że ta fundacyjka będzie w końcu spotka ją to, na co zasługuje, czyli no kara surowa za antypolonizm. Bartłomieju, no przykro słyszeć, że właśnie tak bardzo jesteś nękany, no ale to nie tylko ty. Oni zgłaszają 500 osób do sądu, do prokuratury rocznie, to jest poza jedna osoba dziennie. Dwie, no i licząc, że w sobotę no nie pracują, to dwie dziennie, bo to tak 250 jest dni roboczych w roku, czyli 500 spraw rocznie to są dwie dziennie. No to tak jakby jest ich dwóch chyba w tym procederze. A tam jest ich więcej. No. No właśnie. To jest organizacja antypolska, no i po prostu z nienawiści do Polaków to robią i z pobudek rasistowskich, ksenofobicznych. No ja myślę, że jednak sprężyną tutaj są pieniądze waspowskie, że to co my widzimy, te ich błaganie o pomoc finansową, to jest tylko informacja, że ktoś ich naprawdę wspiera, a żeby ukryć liść, sadzimy las. A więc naiwniacy tam pewnie po 500 zł, czy po 50 zł, czy po 15 zł wpłacają, a grube miliony, ja podejrzewam, że Soros ich tutaj wspiera. Natomiast ślad wiedzie bardzo, bardzo w takie czeluści generalnego gubernatorstwa, antypolskie czeluści, piekła, które nam stworzył Hitler ze Stalinem przy aprobacie waspów w 1939 roku, którzy nas wydali na śmierć, na zagładę narodu polskiego. Przypomnę, taka jest geneza generalnego gubernatorstwa. I te generalne gubernatorstwo zostało w roku 1944 przejęte przez Stalina i też za zgodą waspów uznane za sowiecką, bolszewicką, antypolską strefę wpływów. No i teraz emanacją kolejną takich właśnie szczekających na Polaków, ujadających, kąsających, wyłudzających odszkodowania, to są właśnie ci ludzie. Natomiast oni spełniają zadanie, które postawili nieznani sprawcy. To trzeba tak. To nie jest tak, że żył sobie piękny, wspaniały naród polski, wolno i szczęśliwie, i nagle spadł na niego Gaweł i Paweł z fundacji Omzrik. To tak nie jest. Są różne siły, które wiedzą, że trzeba sypnąć groszem, że trzeba wynająć łajdaków, którzy będą szczypali Polaków. Czyż nie tak? Przecież nawet to ogłoszenie, które mieli kiedyś wielokrotnie. Pokazywali, że werbują przeciwko Polakom z obcego państwa,
z Ukrainy, no nie? Właśnie. Ludzi, którzy no jako swoją siłę antypolską. Roboczą. No bo no tak jak przypomnijmy, że generalne gubernatorstwo miało pewne fazy i w pierwszej i drugiej fazie to pomocnicza policja ukraińska stanowiła właśnie filar III Rzeszy, który, jeżeli chodzi o ten pewien gmach, bo ten generalne gubernatorstwo to było takie państewko, no całkiem solidne, duże państwo, większe od Belgii czy od Holandii. I w tym państwie Polacy mieli do końca swoich dni ciężko pracować ku chwale III Rzeszy. Z nadania Stalina przyklepane to było przez możnych tego świata. No i to się teraz eskaluje, to się ponawia. Także to jest świadomość historyczna, w tym momencie jest bardzo ważna, bo dzwonimy do pięknej, ważnej osoby, która tak jak Kolbe, tak jak Dekutowski, Hieronim Dekutowski, Zapora, tak jak Pilecki, stawia opór i jest tłamszona. I być może, niestety, być może tak, że ktoś może nie rozumieć, o co chodzi. Więc my tłumaczymy, o co chodzi. Tutaj chodzi o antypolonizm, o to, żeby zorganizować Generalne Gubernatorstwo z późniejszymi zmianami, czyli współczesne państwo polskie, prowincje Unii Europejskiej, też waspowskiego patologicznego tworu, zorganizować tak, żeby Polacy nie mieli wytchnienia, żeby Polacy wiedzieli, że w każdym kroku są śledzeni i nękani przez zbirów opłacanych z fundacji takiej czy innej, a nieznani sprawcy dopilnują, żeby Polakom się Polska nigdy nie przyśniła. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważny moment. I żebyście wiedzieli, że tutaj nie chodzi tylko o to, że dzwonimy do przyjaciela, który ma urodziny, ale chcemy w ten pedagogiczny sposób Państwu powiedzieć, co się dzieje, a dzieje się źle. Dzieje się źle, mistrzu. Dzieje się źle, prawda? No. No dzieje się źle, no wiadomo. Ale ma się dziać dobrze, także trzeba działać i ducha nie tracić. Nie tracimy. No i to jest ważne. Bartłomieju, już widzę, że zmęczony po tych trudach urodzinowego dnia. O, ja już spałem. No właśnie, tak myślałem, że cię obudzimy, ale jednak tutaj muszę ci powiedzieć, że zaraz jak się rozłączymy, to zapytamy panią doktor, która dała sprawozdanie, bo dzisiaj w Lublinie była i w Lublinie była rozprawa Fijała. Nie znamy werdyktu, ale co było ciekawe i takie krzepiące, że wojskowi, bo to był sąd wojskowy sąd, i ci wojskowi zachowywali się bardzo przyzwoicie. Bardzo jakoś tak, oprócz prokuratora, który się nie ubrał. Ale o tym za chwilę. Bartłomieju, wszystkiego najlepszego, czoła wielkie Polsce. No dziękuję. No także przypominam, zbiórka, tam zrzutka jest, to można zawsze artystę polskiego wzeprzeć. Wzeprzamy, tak jest. Czoła wielkie Polsce. No czołem. No, słuchajcie Państwo, moment. Wracamy teraz, przenosimy się do malowniczego Lublina. Podobno miasto piękniejsze od Warszawy. Ja tak uważam. Ja byłam zachwycona strukturą architektoniczną, przepiękną czystością i taką dbałością zarówno o ulicę, jak o kamienicę. To, co ja widziałam dzisiaj, ja się patrzyłam wielkimi oczami. Podobno Lublin nie był tak zniszczony jak Warszawa. Nie był, naprawdę, to prawda. I naprawdę mają tam takie perełki architektoniczne, takie wspaniałe ulice, między innymi Krakowskie, Aleja Krakowska. Czy Krakowskie Przedmieście. Piękny deptak. Ale jaki, to po prostu... Patrzyłam na to naprawdę i w jaki sposób utrzymane, z jakim pietyzmem. Nieco przypomina Lwów, Lublin. Stanisławów, Lwów. Przepiękny, tak. Ale co chciałam powiedzieć, że nie tylko to piękno Lublina, ale i piękno ludzi. Ja się spotkałam z taką życzliwością w Lublinie, w wielu miejscach, a już na tym procesie garnizonowym, w sądzie garnizonowym, to przeszło moje wszelkie oczekiwania. Kiedy porównuję sądy
cywilne, okręgowe, karne, warszawskie, krakowskie i inne, bo ja na wiele spraw przychodziłam jako osoba zaufania, bądź jako publiczność. Ta kultura tych wojskowych tam. Ale podobno zastosowali jakąś niezwykłą bramkę przesiewową. No tak, jednych sprawdzali, a drugich nie. Strażnik sobie robił żarty. Nie, naprawdę. Patrzył po oczach, tak? Tak, po oczach. Patrzył po oczach. Oni... i Mosakowski tylko został wyłapany z tłumu, że jemu źle z oczu patrzy. Tak, i miał się także taki żartowniś tak. Wojskowy, pozdrawiamy tak, serdecznie wojskowych tak. Lubelskich. Nie daj Boże wojny, nie daj Boże. Ale był... Mosakowskiego wyłowił z tak, tłumu. Ale... ja mu nic nie podpowiadałem. Ale było byłam zachwycona naprawdę wielkim kontrastem pomiędzy tym, co widzę w sądach, tak jak mówię, czy okręgowych, czy cywilnych, czy karnych i nie tylko na terenie Warszawy, którą uważam za jedną z najgorszych pod względem akurat właśnie te miny, ale to jakby ich porównać z sądami lekarskimi, to w ogóle są dwa światy. Po prostu nie mam słów uznania, ale dodam jeszcze, że wszyscy ci, którzy przyjechali na proces porucznika Fiała, bardzo zasłużonego wojskowego, prawdziwego patrioty, znającego prawo, obowiązki i po prostu nie, bo nie tylko o obowiązkach mówimy, ale o takich zobowiązaniach względem narodu, względem innych, w czasie niebezpieczeństw. Mogę przerwać, bo ja bym tak trochę bezstronnie przypomniał o zasługach pana porucznika. Mianowicie o co chodziło. Podczas pandemii doszło do licznych nadużyć w każdej dziedzinie, również w wojsku. I on uczciwie po prostu zwrócił swoim przełożonym uwagę, że nie wolno zmuszać ludzi do pewnych... Ja bardzo oględnie mówię. On po prostu stwierdził, przypomniał, wykazał, że to jest prawnie umocowane. Nie wolno zmuszać żołnierzy do pewnych zachowań, które godzą, albo przynajmniej mogą godzić w ich życie, zdrowie, dobrostan. Nie tylko, bo jeżeli się obezwładni armię, to kto nas będzie bronić? Zwrócił też uwagę na przykład na taką bardzo prostą rzecz, że nawet z powodów czysto logicznych, tak, 1/3 armii powinna być w ogóle nie dotknięta tymi szczepionkami. Eksperymentami. Chociażby po to, żeby na wszelki wypadek zachować. Żeby na wszelki wypadek zachować zbrojność bojową. Genialny, prosty, znaczy genialny. Może nie. Uczciwy, elementarnie uczciwy oficer, który zwrócił uwagę, że jest prawdziwy bohater narodowy, co się nazywa obronność państwa. Tak. I został tłamszony. Okazało się, że są wpływy w armii izraelskiej, albo jakichś dziwnych, nie wiadomo kogo, jakichś nieznanych sprawców w Wojsku Polskim. On to wyłowił, zaczął na temat gadać, zdegradowano go, skrzywdzono. No i tutaj stanęły za nim murem. Jeszcze go nie zdegradowano, przepraszam. Ale są takie zamiary. Tego ale się dzielna doktor Sokołowska go z sali broni. Prokurator się tego domagał, a Paweł Damkiewicz z Opola, było bardzo dużo grup wsparcia. W ogóle atmosfera była rodzinna, wzajemnego zrozumienia, wspólnego interesu nas ludzi, nas Polaków, nas, którzy musimy się wspierać, a nie niszczyć. Świetne było spostrzeżenie właśnie Pawła Damkiewicza, że prokurator, który przyjechał spóźniony podobno z powodu tych blokad rolniczych, to przyjechał rozkłestany, porozpinany, mimo że ma rangę wyższą od porucznika Fiała. No ale to nie przystoi mimo wszystko prokuratorowi i wojskowemu, bo miał zarówno mundur porozpinany, jak i togę. Już nie mówiąc o tych innych tam emblematach. Ale może on to zrobił właśnie w geście pokazania, że on, to nie on stoi za tym oskarżeniem, tylko jemu każą. Może on to zrobił naumyślnie. Ja nie powiem, bo ogólnie atmosfera i to, że pozwolono, że wysłuchano strony społeczne. Ja pod przysięgą powiem, ja tego nie widziałam w żadnej izbie lekarskiej. Tam widziałam chamów, prostaków, łajdaków kłamiących w żywe oczy, kneblujących.
już nie tylko oskarżonych, nie tylko ich obrońców, ale już w szczególności publiczność, jeżeli chciała się udzielać na zasadzie wsparcia społecznego, prawda, różnych grup inicjatywnych. I ja widziałam i będę powtarzać, izby lekarskie wykazały po prostu chamstwo i brak poszanowania prawa. Tu w Lublinie spotkałam się naprawdę z prawem przez duże P. Nie wiem, jaki będzie wyrok. Nie chcę bronić izb lekarskich, ale za chwilę coś powiem. Nie wiem, jaki będzie wyrok, bo wyrok będzie dopiero 27 marca, bo zakończono, prawda, każda strona powiedziała, no i strony społeczne powiedziały, co mają do powiedzenia. Wyrok będzie 27 marca. Nie wiem, jaki jest wyrok, bo niestety w III Rzeczpospolitej wyroki zależą nie tylko od materiału dowodowego, od prawa, ale zależą od niestety lewa, decyzji politycznych, nie mających nic wspólnego z prawem. Ale to, co dzisiaj widziałam, było godne szacunku i dziękuję wszystkim obecnym tam, zarówno jeżeli chodzi o lubelski garnizon, jak i o uczestników, którzy byli, bo naprawdę była wspaniała atmosfera. Ja od dawna tak nie odpoczęłam intelektualnie jak tam. I wydawałoby się, że to była taka sprawa trudna, że stresująca. A jednak, jeżeli jest wzajemne zrozumienie, poszanowanie podstaw prawa i kultury, to to nie męczy. To nie niszczy człowieka, tylko może stanowić ucztę intelektualną. I to była uczta intelektualna. I dziękuję jeszcze raz wszystkim. Ja tutaj głos może nie tyle w obronie, co w sprawie i trochę w obronie izb lekarskich. Myślę, że jest o wiele gorzej niż pani doktor powiedziała. To nie jest tak, że mieliśmy dobre izby lekarskie, które nagle się zepsuły. Przypomnę, że kiedyś tak się składa, że ja w Warszawskiej Izbie Lekarskiej przez jedną kadencję byłem delegatem na zjazd. No i tam się przyjrzałem różnym strukturom i te struktury dały o sobie wyraz, nawet jedna ze struktur związana z sławnym żydowskim szpitalem warszawskim się upiła. Ale pamiętam, to, że się upijają, ale kłamią w żywe oczy, depczą prawo. Poniewierają. No, chcę coś powiedzieć. To nie jest może w obronie, ale to naświetli Państwu sprawę. Izby lekarskie decydują o potężnych pieniądzach. Leczenie NFZ, składki, to jest składki zdrowotne, to jest potężne lobby, które wywiera naciski. I stąd dziwne zachowania, no bo co szkodzi... Czyli są sprzedajne jak prostytutki, bo skoro są naciski, a w wojsku nie są zastraszani, o tym była dzisiaj mowa tam na rozprawie. Ale oni mieli honor, oni nawet byli w stanie o tym mówić. Nikt w izbach lekarskich nie byłby w stanie o tym mówić. I za to wami gardzę. Wy z izb lekarskich, którzy... Spadliście na dno i pozwalacie właśnie na robienie z zawodu, nie wiem czego, jakiegoś... No nie. Tutaj trzeba, bo tutaj pani doktor jednak pomieszała porządek izb lekarskich. To jest porządek biznesowy. To są potężne pieniądze, większe niż wydatki na armię. I niestety tutaj bez nadzoru społecznego, ja przypomnę, że Stronnictwo Narodowe powołało komisję do spraw zdrowia. Mamy taką komisję, która raz na jakiś czas w jakichś sprawach się wypowiada. Na przykład zwróciliśmy uwagę przy nieprawidłowościach, na przykład, że pewne szczepionki, mówimy o szczepionce tradycyjnej na COVID, nie została wpuszczona na rynek. To był duży błąd, ewidentny krzywdzący błąd, bo było mnóstwo błędów, które okazały się nawet większe, ale o tych błędach mówili jacyś naukowcy, którzy gdzieś pojawiali się, byli zastraszani, znikali. Natomiast mieliśmy błąd, ewidentny, prawny, formalny błąd, o którym w mediach można było przeczytać, bo była szczepionka Sputnik, która legalnie powinna być dostępna. Nawet z powodów proceduralnych, nawet jeżeli podchodzimy, że wolność szczepionki są, prawda, to wszyscy powinni się zgodzić i nagle się okazało, że nawet wśród tych antysystemowców
jest jakaś dziwna rezerwa wobec tej szczepionki. Potem się okazało, że są to po prostu agentury waspowskie, którymi środowisko wolnościowców, antysystemowców jest naszpikowane, jak mówił Kargul, jak dobra kasza z kwarkami. O tym dzisiaj też była mowa właśnie w Lublinie. I to była mowa przepiękna. To wiele organizacji, które się wypowiedziały właśnie w tej kwestii, wyłożyły lega artis prawo i te perfidne i bezkarne łamanie prawa. Ja naprawdę dziękuję wszystkim tym, którzy tam byli na tym procesie i dziękuję wyjątkowo gorąco temu sądowi, chociaż nie wiem, że był miły. No tutaj nie, ale dopuścił do głosu. Izby nie dopuszczają, kneblują, stosują metody totalitarne. Tu było inaczej. I ja za to szczerze dziękuję, chociaż mówię, wyrok nie wiem jaki będzie, bo ja niestety, myślę, że będzie niestety niekorzystny dla niestety, Fiała. Jakie są. Obawiam się, że będzie niekorzystny. Sądy są polityczne, niestety. Ja liczę w tej chwili właściwie tylko na artykuł 44 Konstytucji RP, który mówi o wydłużeniu czasu przedawnienia na czas nastania politycznych możliwości osądzenia zbrodni, bo inaczej tego nie nazwę. I to samo artykuł 118, zbrodnie przeciwko ludzkości, bo jeżeli chodzi o te eksperymenty medyczne i o zablokowanie de facto systemu ochrony zdrowia, to była zbrodnia przeciwko ludzkości, nie przedawniająca się. Mówić. I to jest ciekawa dokładnie rzecz, bo pewne rzeczy są już ustalone przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, a służby Deep State'u zmusiły naszą firmę, my się utożsamiamy z firmą YouTube. Otóż nasza firma YouTube, pomimo tego, że pewne rzeczy Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ustalił, że no niestety były nieprawidłowości, to nasza firma YouTube, bo my się udostępniamy, zabrania o tym mówić. Także my tutaj nie mówimy, zgodnie, bo żeby nie łamać standardów YouTube'a. Nie, no po prostu byli ofiarami, bo YouTube stał się też ofiarą. Bo YouTube jest firmą, która ma przekazywać informacje i umożliwiać ludziom przekazywanie informacji. I nagle się okazuje, że jest kompromitowane, bo pewne informacje, które innymi drogami trafiają do Polski i my wiemy, że Sąd Najwyższy uznał pewne preparaty za ludobójcze i niewskazane i zakazał ich po prostu, a my nie możemy o tym mówić, bo jednak Deep State, który tam przychodzi i przedstawia lufę naszym funkcjonariuszom YouTube'owym, nasi pracownicy, my się z nimi utożsamiamy. Więc nasi pracownicy z YouTube'a nie mogą pewnych rzeczy dopuszczać. Przepraszam za zawiłą mowę, specjalnie za wile mówię, żeby nie było prosto, bo jakbym powiedział prosto, to bym złamał standard YouTube'a. Tak to mam nadzieję, że zostanie to zaliczone, że może był kotałem, może mętnie mówiłem. Dobrze. I powtarzam jeszcze raz. Tak jak mówili wszyscy, którzy wygłaszali, bo sporo stron społecznych wygłaszało mowy i było dopuszczonych do tych mów. Porucznik Kwiał jest naszym bohaterem narodowym. Prawdziwym, mogę jeszcze dać piękną wisienkę na torcie. Człowiekiem gotowym ponieść wszelkie konsekwencje tego, że broni prawa, że broni naszego życia i zdrowia. I za to dziękuję. I dostał taki uśmiech od losu, ponieważ towarzyszyła mu na sali sądowej. Piękna. Znaczy przyszła żona, narzeczona obecnie. Narzeczona, piękna niewiasta, znaczy dziewczyna, która no, wygląda na to, że no zobaczymy sobie dalej, natomiast wygląda na to, że to jest uśmiech od losu i że porucznik Fijał na otarcie łez, na otarcie łez, no tutaj opatrzność go zaopatrzyła dobrze na dalszą drogę życia. Daj im Boże wszelkiego dobra a ja wracając modliłam się, piękna blondynka o niebieskich oczach. Wiecie o co się modliłam, wracam. Oby wszyscy byli tacy jak ci, których dzisiaj widziałam w tym Lublinie. Ja wróciłam naprawdę zrelaksowana z taką nadzieją, że jednak są wspaniali ludzie i że jednak można się porozumieć ponad podziałami i że jednak można dojść do tych wspólnych wartości, bo o co innego chodzi? O wspólne wartości, o to, żeby nam było dobrze. Wszystkim. Dobrze, no to w takim razie idziemy za ciosem. Ogląda nas w tej chwili 80 kilka osób. Proszę bardzo, sięgamy do czata, jest Nawia, nasz przyjaciel z Berlina, który nas gościł. Pozdrawiamy cię serdecznie i nas pozdrawia. Pan Adam Brzezina wysyła nam serduszka.
pan nieodżałowany Mik-Mik, jak zwykle. Nie, no tutaj pan Mik-Mik... Odleciał. No, zaraz, ale może kogoś innego, fajnego. Matthew Rzet. Kurs na zaklinanie pokoleń wynosi 1 do 1. Aha. Wielka stopa. Jak można nie ufać ludzkiej szczepionce? A proszę, a tu się powiedział, ale że... Ale to był... nie jest szczepionka, to już naukowcy udowodnili. Nie, no, Sputnik to była szczepionka. Aha, Sputnik, Sputnik tak. To była szczepionka. Ale to wielka, ja mówię o... Wielka stopa się... Ale, to, ale szczerze przyznał się o swoich rusofobicznych jakichś rojeń i my to szanujemy. Wielka stopo, antyrosyjska onuco, kochana nasza, bądź tutaj, wypowiadaj się, proszę bardzo. My tutaj wolność słowa uprawiamy. Sięgamy jeszcze dalej. Eugeniusz Stanisław się jeszcze wypowiada. Czołem rodacy, pięknie. Emil Korecki, tym razem zauważyłem, że Emil Korecki jakoś tak uszlachetnił się. I on zawsze tak kilka tekstów jeden pod drugim umieszczał, co było bardzo takie zaśmiecające. A tutaj Emil Korecki z szacunkiem wspomina, że 7 lat temu miał miejsce haniebny incydent przy okazji topienia Marzanny. Łukasz R. pokazał swoje knajackie oblicze, wykonując gesty antysemickie. Hańba. No, no, czyż może być piękniejszy wpis? Emil Korecki. Emil Korecki pokazał, pokazuje, pamięta. Jego pamięć jest prawda, o tych haniebnych czynach R. Prawda? O. Także tutaj na czacie się dzieje. Pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj u nas piszą. Pozdrawia Jan Kowal z LPTV. Czy pan już pogratulował nowemu prezydentowi Rosji, nowemu staremu prezydentowi Rosji? Oczywiście miejmy nadzieję, że będzie pokój, a nie wojna. Nawia tutaj pozdrawia. No. No to w tej sytuacji sięgniemy, a jakże, do naszej muzyki i dla orzeźwienia. Bardzo proszę. Otwierają, pożerać ciągle chcą. Nikt cię nie brak.
Państwa i zaraz będziemy, już chwileczkę, tylko musimy tutaj, gdzie tam jest. Także proszę Państwa, jesteśmy, przypomnę, w studio Telewizji Narodowej u dr Sokołowskiej. Dzwoni do nas nasz przyjaciel. Jest kandydat, proszę Państwa, kandydat z okręgu podwarszawskiego, kandydat z okręgu numer 6 chyba. 6, tak? Halo, halo, dzień dobry, Stefan. Chwileczkę, nie, jeszcze raz, nie, jeszcze raz. Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzwoni Stefan Giedroyć. Pan Giedroyć, z tych Giedroyćów na Witamy Litwie. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Właściwy człowiek na właściwym miejscu w salonie dr Sokołowskiej, też z książęcym rodowodem. Kolega książę Giedroyć, słuchamy. Księcia pan. No, teraz to już nikt nie bez przesady. Kiedyś po przodkowie tak, ale nie ja. Ale dobrze. Pozdrawiam koleżankę Jadwigę i kolegę Eugeniusza. I pozdrawiam słuchaczy. I bo mam taką sprawę. Miałbym taką prośbę, żeby tu prowadzący wyjaśnili naszym widzom i wyborcom, dlaczego mają poprzeć Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego, a nie Komitet Wyborczy Grzegorza Brauna, który zawiązał sojusz z bezpartyjnymi samorządowcami. Mam taką prośbę. No ja myślę, że to jest bardzo prosto do odpowiedzenia. Mianowicie w Warszawie bardzo intensywnie działa grupa Telewizji Narodowej oraz kolega Giedroyć i inni przyjaciele Dmowskiego, koledzy Dmowskiego. Przypomnę, że tam były różnego rodzaju przetasowania i w pewnym momencie odbył się jakiś dziwny atak na nasze środowisko. My cię tutaj nie pakowaliśmy w wojnę, robiliśmy dalej swoje. Natomiast no, już w tych wyborach karty, listy zostały ułożone. My jesteśmy na innej liście, więc popierajcie Państwo nas, bo warto, bo jesteśmy autentyczni. Natomiast za chwilę będziemy ustawiali listy do Parlamentu Europejskiego. Przypomnę Państwu, że już mamy dobrą kartę współpracy z taką grupą Normalny Kraj. Związek Słowiański i Stronnictwo Narodowe jest już od 3 lat środowiskiem, które jest proponowane kamratom. Okazało się, że nie podoba się to nieznanym sprawcom, którzy wśród kamratów okazuje się są obecni, natomiast nie ujawniają swoich twarzy. I chociażby dlatego, że zdemaskowaliśmy ich częściowo, chociażby dlatego warto toczyć tę grę dalej i popierać nas. My oczyszczamy środowisko patriotyczne. My opowiedzieliśmy się jasno i wyraźnie za Niewiadomskim. My opowiedzieliśmy się jasno i wyraźnie przeciwko wojnie. Zwróćcie uwagę, że w sprawie wojny Braun głośny, ale w sprawie Niewiadomskiego Braun siedzi cicho. Prawda? I opowiedzieliśmy się przeciwko dyktatowi WHO. Tak. I właśnie tym, którzy dążą do tego, żeby na naszym terenie prowadzić wojnę zastępczą, proxy war, po to, żeby nas tu wygubić, zadłużyć, a później jeszcze dawać kredyty na odbudowę. My się na to nie godzimy. Już wielokrotnie właśnie tamte struktury Wall Street i City of London wpędziły Europę w wielkie tarapaty. Podobnie się dzieje z polityką energetyczną, żywnościową, z polityką migracyjną. To wszystko ma służyć właśnie tym światowym baksterom, a nie ludziom tu żyjącym. I my jesteśmy... Dlatego myślę, że tutaj jesteśmy ważniejsi i lepsi od Brauna i dlatego warto z nami współpracować. Natomiast jeżeli się okaże, że pan Grzegorz Braun wycofa się z pewnych rzeczy, które dawno, dawno temu powiedział na temat Izby Wytrzeźwień i kamer, które tak się stało, że wprowadziłem do Izby Wytrzeźwień Warszawskiej. Współpraca jest możliwa. Natomiast my przy... Ale daj Boże, żeby się nie wycofał. No. Rzeczą ludzką jest błądzić, ale trwać w błędzie to zbrodnia. Tak i jest. Ja życzę wszystkim, którzy cenią wartości tej polskiej otwartości, tej polskiej wolności, żebyśmy podążali tą drogą, która daje nam prawdziwą niezależność. Musimy być państwem suwerennym, państwem naprawdę niezniewolonym ani ekonomicznie,
ani farmaceutycznie, ani pod żadnym względem po prostu. My musimy być sobą, być panami własnego domu. Dobrze, mogę też powiedzieć? Jest tam chwila czasu jeszcze? Tak, proszę bardzo, mam dużo czasu. Dobrze, no bo ja chciałem powiedzieć o ugrupowaniu Mencena, bo w tej chwili to ugrupowanie promuje takie rozwiązanie o dobrowolnym ZUS-ie. I ja to oceniam negatywnie, bo dlaczego? Dlaczego? No bo i według mnie to jest właśnie, świadczy o populizmie. Oni źle odczytują problemy, bo gdyby był dobrowolny ZUS, to czym to będzie skutkować? Że za 15 lat w tych instytucjach i będą prosić o zasiłek, tak? Bo taka jest natura ludzka niestety. Bo można rozmawiać i procedować odnośnie zmniejszenia składek ZUS, ale umów trzeba dotrzymywać. I w tej chwili przedsiębiorcy mają inny problem, bo prześladują nas też nie tylko przedsiębiorców, bo pracowników też. Ład, tylko że nie zielony, te łady to są przeklęte, tylko polski ład, gdzie jest nadmierne opodatkowanie w postaci składki zdrowotnej i są przypadki przedsiębiorców, którzy płacą horrendalne pieniądze i ta składka jest uzależniona nawet nie od zysku, tylko od przychodu i to trzeba zmienić. I można byłoby obniżyć, moim zdaniem, znaczy dążyć do tego, żeby ta stawka ZUS była mniejsza, ale nie ją wprowadzać dobrowolnie czy zmieniać, bo to wprowadziłoby chaos totalny. To ja dodam jeszcze. Ja to tak to oceniam. To ja dodam jeszcze, że to, do czego doprowadzono, właśnie jeśli chodzi o zarówno składki zdrowotne, jak i emerytury i renty, kiedy Polska wypłaca tak naprawdę więcej niż Polakom, osobom, które nie płaciły składek w ogóle. I to jest niedopuszczalne. Ja słuchałam niedawno ze zdumieniem, w wielu przekazach było, że są emerytury, że najniższa emerytura to jest tam ileś groszy, nie pamiętam ile. Ale nie chodzi mi o populizm. Chyba nie ma drugiego takiego państwa w Europie, gdzie można zostawić ludzi całkowicie bez środków do życia. W Polsce cały ten okres transformacji odbywał się w sposób rabunkowy, o tym pisał profesor Kierżu, wielu o tym pisało. I skutkiem tego były te umowy śmieciowe, ludzie, którzy nie mogli opłacać składek, bo nie mieli z czego po prostu. Tu transformacja nie odbyła się w sposób demokratyczny, taki jak opisywał to w filozofii, nie tylko w filozofii prawa, w podstawach prawa Gustaw Radbruch. Tu dokonano tak naprawdę kolonizacji Polski i ograbienia Polaków z wszelkiego dobra, a między innymi właśnie z tych emerytur. Także musimy myśleć o tym, że mimo wszystko pierwszeństwo przed innymi powinni mieć Polacy. Dostęp zarówno do świadczeń medycznych, jak socjalnych, jak rentowo-emerytalnych. Jak to jest, że ci, którzy zostali wyłączeni nie z własnej winy, tylko z powodu deindustrializacji czy innych takich właśnie powodów, to mają co? Mają popełnić samobójstwo albo umierać, bo nie stać ich na minimum egzystencji. To jest niedopuszczalne. I niedopuszczalne, że w tym samym czasie daje się przywileje, zarówno socjalne, jak rentowo-emerytalne tym, którzy nigdy w życiu niczego nie wnieśli w dobro wspólne Polaków. No tak, ja tylko tu dodam, że te przywileje dla obcych to nie są przywileje wojenne, one były wprowadzone dużo wcześniej, bo darmowa opieka medyczna to była wprowadzona już kilkanaście lat temu, a emerytura polska po miesiącu pracy dla obcokrajowców za naszej wschodniej granicy została wprowadzona w maju 2012 roku.
A odnośnie wyrzucania ludzi z możliwości korzystania z ZUS i dobrodziejstwa kodeksu pracy, to pamiętam lata 90. było takie modne słowo restrukturyzacja zakładów. I ona głównie polegała na tym, że właśnie zwalniano ludzi z pracy i ci ludzie dalej pracowali, ale już na innych umowach, nie umowy. To myśmy umowa, też czyli... mieli takie w pracy umowy zmieniające, które polegały na tym, że odcięto lekarzom na przykład darmowe leki, zmniejszono płace i takie inne rzeczy, a jak ktoś tego nie podpisał, to był zwolniany z pracy. Także to wszystko był jeden czysty bandytyzm, grabież Polski i Polaków. No tak, ja tu też się z tym zgadzam i to, że różne grupy tu narodowościowe mają inne prawa w Polsce, to jest dyskryminacja. A dyskryminacja na szeroką skalę, no to jest apartheid, który jest oceniany jako zbrodnia przeciwko ludzkości. Także to są mocne słowa, ale niestety prawdziwe. Stefanie, co się dzieje? Czy rozdajesz nasze ulotki zachęcające do kandydowania do Parlamentu Europejskiego? Dostałeś te ulotki? Nie, jeszcze nie. Mi się zachorowało. To zapraszamy cię na patelnię i tam na patelni będziesz mógł spokojnie się zaopatrzyć w takie cenne rzeczy. Dobrze, to zgłoszę się później, a jeszcze chciałem powiedzieć jedno zdanie. Słuchajcie, kochani, Polska wróci i życzę wam wszystkim, żeby to się stało jak najszybciej. To jest piękne zdanie doktora Hałata, świętej pamięci, wspaniałego lekarza, wielkiego patrioty. Polska wróci. Tak, Polska wróci. A ja przypomnę, że rozmawiamy z naszym przyjacielem, który kandyduje z okręgu Mazowsze Południowe, okręg numer 6, Stefan Giedroś, pierwszy na liście. Ostatni na liście jest... Halo? 5 okręg. Okręg numer 5, ostatni na liście jest Sylwester Szymański, Sylwester Zianek Pancernych, a pierwszy na liście jest kolega Giedroś. Dobrze. Czołem Wielkiej Polsce. Pozdrawiamy serdecznie. Wracaj, zlekaj.
Wracamy do Państwa, jesteśmy razem. No, proszę Państwa, jest kolejny dzień kampanii, 16 dni zostało do wyborów. Spotykamy się na patelni. Będą święta, czyli od Wielkiego Czwartku do Lanego Poniedziałku nas nie będzie w przestrzeni publicznej, bo świętujemy. No, to gdzieś po miejscach się pojawimy, ale nie będzie jakiejś twardej, regularnej kampanii, ale codziennie jesteśmy na patelni w Warszawie i tam oddziałujemy. Zbieramy ludzi do Parlamentu Europejskiego, przedstawiamy się, rozmawiamy. Można nas zobaczyć. Także tutaj jest co robić. Dzisiaj na patelni była pani doktor. Jak wrażenia? W porządku. Pozdrawiamy Grażynę Wasilewską-Miernicką, która kandyduje z okręgu numer 3. Pozdrawiamy. To jest bardzo dzielna działaczka, szefowa z Stronnictwa Pracy. Jest wiernie, towarzyszy jej nasz przyjaciel Wojciech, Dominik, no i tam cały, no, pani Małgosia. Także naprawdę jest kwiat polskich działaczy narodowych, nacjonalistycznych, patriotycznych, oddanych sprawie, umundurowanych, grzecznych, mądrych, lojalnych, wrażliwych społecznie i jest, serce rośnie, przygotowujemy się do dalszych wyborów. A przypomnę, że praca jest podstawą godności człowieka. I wszelkiego sukcesu. I wszelkiego sukcesu, dobrobytu i rozwoju. I praca musi być tak opłacana, żeby pozwalała człowiekowi nie tylko przetrwać, ale się rozwijać. A mamy coraz więcej prekariatu, który tak naprawdę nie rozwija się, a zwija się i ludzie przepracowują się
Także trzeba dążyć do tego, żeby przywrócić właściwe stosunki pracy, bo niestety one przestały istnieć. Dodam jeszcze te wielkie rozwarstwienie płacowe, całkowicie nieuzasadnione żadnymi względami ekonomicznymi. Weźmy te wszystkie synekury w spółkach Skarbu Państwa, czy całą masę innych synekur, bo inaczej tego nazwę, przerost administracji publicznej i wyzysk przedsiębiorców, rolników i wszelkich ludzi, którzy wykonują pracę naprawdę społecznie użyteczną, podczas kiedy ta hydra administracyjna rozdęta do niebotycznych rozmiarów nie tylko hamuje rozwój, nie tylko przeżera dorobek cudzej pracy, ale stanowi przeszkodę w rozwoju. Zapraszamy na patelnię, zapraszamy do współpracy. Stronnictwo Narodowe imienia Dłowskiego Romana pod prezesurą generała Polskich Drużyn Strzeleckich Ludwika Wasiaka. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Czołem! Czołem Wielkiej Polsce!